Cóżka wy moje niepokorne duszyczki. Shit. Fuck. Kurwa, no. Trzeba poszło się jebać. Gdzie ich mamy? Jeszcze parę jest. No to takie miłe rozpoczęcie. Ubijmy kurwa kurczaka. Hehehe. Ujebaliśmy kurczaka, ujebaliśmy kurczaka. I mamy pióro. Zmarnowaliśmy kurwa strzałę dla pióra. Kurwa macie. Aha, czy jest piór? Możemy... Jak ja kurwa nas na to skręcić? Aha. Taki sposób. Dobra. Tam się coś błyszczy. Kurwa! Mać. Te ruiny. Jakie kurwa są ruiny? Tam jest lina kurwa przewieszona, ale... Najpierw mnie interesuje tamta rzecz, co tam jest. Kurwa. Dobra, dajesz, dajesz. Nie opierdalaj się. Wiem, że dasz radę. No. Już się nie wyższę, dobra. Co za pierdolony rejele, nie? Jeden strzał nie wystarczył go ubić. Trzeba być dwa. To jest ona. Trójca. Są tutaj. Centrala, słyszysz mnie? Niech to szlak. Co to było? A co to jest? Te znaki są chyba... mongolskie. Nie umiem ich odczytać. Dobra, mongoł musimy kurwa... No, mongolskiego musimy się kurwa nauczyć. O, nie mamy nic innego do roboty, będziemy się mongolskiego uczyć. A kurwa, jeszcze zielono ujebałem. Bywa. Każdemu się może zależeć, że o czymś zapomni. Gdzieś pewnie leżysz mój jelonek. Ujebaliśmy. Korona należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. Jakim cudem znalazła się tutaj? Gdzieś Madeńki napisze. Jeśli coś będzie na pewno zaraz. Może od środka. Jakiś napis. Na bramce. Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął. Aha, no, dobra. Się dowiedzieliśmy.
nie dokładać korony, bo to pH przynosi. Co po trupie. Dobra, a mój cel się już trochę kończy. Się za bardzo bawię, nie będę. Mamy iść tam w tym kierunku. No dobra, tam pójdziemy. Chodzimy tylko to. Dobra, miałeś tu wyskoczyć, no. O, gdzieś już zaczyna robić. Krwawy dzień. Do oddziału zwiadowczego. Tutaj oddział strażniczy. Zgłoście się. Do oddziału zwiadowczego. Zgłoście się. Mieliśmy... Jak widać. Kontakt z niedźwiedziem? Gadu. Jestem za. Ej. Niedźwiedź nie lubi nas. Wszystkie niedźwiedzie są takie. Znaczy, są wyjątki, ma kumpla niedźwiedzi. Łapie go, dawaj go. Ryj go, no. Leży jeszcze, to masz ryj. Było go wkurwiać? Co to daruje? Kto nas znajdzie? Kto znajdzie Larę? A. Laro, znowu zapomniałaś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak. Ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Dobra. Miłe wspominki się proszę jebać. Muszę opatrzyć te rany. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Potrzebuję jakiegoś opatrunku. Zeski za kurwa zrobił potrunek. Opuszczona instalacja z czasów zimowych. Wydaje się, że szlak prowadzi przez jaskinię. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. Super, idziemy upierdolić niedźwiedzia. Cztery strzały. Brak innej broni. Te grzyby to muchomory. Zdaje się, że uda mi się przygotować truciznę. To po to są muchomory? Ja zawsze myślałem, że to jest kurwa dla niedobrych zwierzątek.
A to już mam jedno wcale, nie? Kurwa. Tak, musimy dojść na to. Dobra, starczy tego dobrego. Zasę po nasze gniazdko. Co mi potem kurwa, jak strzał nie będę potem miał. Fuck, by to. Myślę, że coś z tego będzie. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. Tam coś się błyszczy. Widzicie? Za mną jak za sroką. Ktoś się błyszczy, to od razu lecę. Umiejętności? Nie, ekwipunek. Amunicja. Da tu też strzały. Piórka i deski. No, parę może by się sprzedać. Dobra. Zaraz mam tyle humorów. Co my tu mamy? Aha. Póki co żadnych ulepszeń. Coś tego stać nas na jakieś tego ulepszenie? Póki co nie. Nie, nie stać nas na nic. Musimy mieć więcej dropa. Chwila, moc, kurde. Muszę odpocząć. Zimno mi. Jestem zmęczona. A, dymu na pewno nikt założy za ogniska. Nie, to ty mnie posłuchaj. To odkrycie jest zbyt ważne. Mam gdzieś moją reputację. Nie waż się mi grozić. Po tym, co zrobiłem? Halo? Halo? Tato, co się dzieje? To głupcy! Przerażasz mnie. Wpadłem na trop, Laro. Czegoś bardzo ważnego. Kiedyś... zrozumiesz. Nie chcę rozumieć! Chcę, żebyś przestał! I znowu był moim tatą! Zatrzymuj się, biegnij! Rozwalcie ją! No tak, jednak ktoś zauważył. Dawaj, Gibery. To już nie będzie potrzebna. Zaufaj mi.
Złości się. Jak wygląda sytuacja, odbiór? Znaleźliśmy kolejne obozowisko. Popiół w ognisku był jeszcze ciepły. Muszą... Mu zadupcyło? Aha, no tak, my już nie musimy szukać, tylko za zupy się zajebaliśmy, no dobra. Jakieś się nie brało trupy, żeby schować? Centrala, rozchodzimy się, żeby odszukać trop. Zrozumiałem, ale wygląda na to, że się wycofali. Strzały. Podajcie dalej. Tubylcy zastawili wnyki na polanie. Najwyraźniej przewidzieli, że ruszymy ich śladem. Jasna cholera. No, ktoś kurna jest. Tak, tam ktoś jest. Spróbujcie wywołać zgłoszeniu meldowali o ataku. Od tamtej pory cisza. To było kilka minut po tym, jak tubylcy zaatakowali nas w pobliżu ruin. Później uciekli, oddalając się od obiektu. To była zaplanowana akcja dywersyjna. Próbują nas rozdzielić. Zwiad spieprzył robotę. To nie są zwykli wieśniacy. Tak, to działania partyzanckie. Rozwalili nasz system komunikacji, gdy tylko wkroczyliśmy do akcji. Kurwa. Musimy wdrożyć działania pacyfikacyjne. Mam rozwalić cały grafik. Konstantin nie będzie zadowolony. Trzeba się powybijać w ciemność. O, no promo. Cichosza, nikogo nie było. Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Nowy świat czeka. Nawet niedowiarki odegrają w nim rolę. No i tym akcentem zakończam ten odcinek. Szczęśkę, początek szczęśki.